Cześć, mamo. O, dzień dobry, Melanie. Wyspałaś się? No, nawet tak. Zawołaj swoją siostrę, bo muszę wam coś powiedzieć. Chyba się obejdzie bez tego. Cześć, chciałabym wam coś powiedzieć. Jest piątek i ja wyjeżdżam. Wrócę w sobotę jakoś tak o 17. Więc macie wolny dom w piątek. Pewnie będziecie chciały zrobić imprezę. Spoko, możecie. Ale żeby ten dom wytrzymał, okej? Okay? Okej. Okay. Więc to by było na tyle. Ja już będę lecieć. Bądźcie ostrożne. Będzie świetnie. Mam taką nadzieję. Jakaś taka smutna się wydajesz być. Coś się stało? Mam chłopaka. Z tego powodu jesteś smutna? Trochę dziwne. No nie, nie o to chodzi. No to tak jakby jestem z byłym chłopakiem Efi? To się narobiło. No i jaka była jej reakcja, gdy się o tym dowiedziała? No właśnie w tym jest taki mały problem, bo ona jeszcze nie wie. A ile z tym chłopakiem jesteś? 4 dni. To świeży związek. Jestem ciekawa, jaka byłaby jej reakcja. No właśnie myślę, jak jej to powiedzieć. Bo jakby przyjaźnimy się, że niby. No właśnie, że niby. Dalej nie rozumiem, dlaczego zaczęłaś się trzymać z Efi. Jest tyle osób w szkole. Ale nie, ty musiałaś z Efi. Wiesz, myślę nad tym, żeby zakończyć naszą przyjaźń, czy tam znajomość, jakkolwiek to nazwać. No bo w ostatnim czasie już naprawdę jest niemiła. Może po prostu ma jakieś gorsze dni, nie wiem, może coś się stało. Ale zrobisz jak uważasz. Moim zdaniem nie powinnaś w ogóle się z nią dodawać. Ale to tylko moje zdanie, prawda? A teraz pośpieszmy się trochę. Jeszcze się spóźnimy. Porozmawiamy w drodze do szkoły. A, i jeszcze jedno. Robimy dzisiaj tą imprezę, tak? No, tak. Porozmawiaj dzisiaj ze swoimi przyjaciółmi, aby wpadli. Ja też pozapraszam parę osób ode mnie. Właśnie, zaprosisz Efi? Nie myślałam nad tym, ale chciałabym zaprosić Elizabeth. A no wiesz, ona się przyjaźni z Efi, więc jakby trochę głupio. Nie zapraszaj Efi. A Elizabeth, no cóż... Zrobisz, jak uważasz. Do zobaczenia później. Pa. Hej, dziewczyny. Cześć. A, cześć, dziewczyny. Cześć, Chris. Już lepiej? Od razu. Posłuchajcie mnie, bo mam wam coś ważnego do powiedzenia. Słuchamy. Dzisiaj u mnie... Będzie impreza. Organizuję ją siostrą. Uhu! Świetnie! Będę mogła wziąć ze sobą moją dziewczynę? Pewnie! Super, dziękuję. O 17 się zaczyna. Jeśli będziecie chcieli, to możecie nocować. Ja na pewno będę. Okej, okay. A gdzie jest Efi i Elizabeth? Nie ma ich jeszcze. A co, zapraszasz je? No to chyba swojego chłopaka Tomasa wtedy nie zaprosisz. O, no właśnie nad tym jeszcze muszę pomyśleć. Po prostu zapytałam z ciekawości, gdzie są, bo ich nie widziałam nigdzie. Z drogi! O co ci chodzi? Przesuń się! Jest i Elizabeth. Ciekawe, dlaczego taka wkurzona. Może pójdę ją zapytać. Poczekajcie. Pójdę z tobą. No i znowu nasze plany nie wyszły. Możemy się spotkać w następnym tygodniu, jeśli chcesz. Okej. Okay. Hej, wszystko w porządku? Nie. Nie. Co się stało? Pokłóciłam się z Efi. Jest okropna. Wiecie, że Efi to nie hamuje się ze słowami, prawda? No tak, w końcu to Efi. No, dzisiaj to już przegięła. Wczoraj cały dzień już była dla mnie wredna, ale dzisiaj to, co mi napisała, przechodzi ludzkie pojęcie.
Można zapytać, co napisała? Wolałabym o tym nie mówić, wybaczcie. Odkąd się przyjaźnimy, a przyjaźnimy się już naprawdę długo, to nigdy nie powiedziała czegoś takiego. Od pewnego czasu już jest serio nie do wytrzymania. Do ciebie też ma jakiś problem, Melanie. Jak z nią wczoraj rozmawiałam przez telefon, to strasznie na ciebie jechała. O, okej, nieważne. Widzę, że Chris i ta dziewczyna na was czekają. Wróćcie już do nich. Hej, jeśli chcesz, to chodź z nami. Do nich? No tak. Okej. To chodźmy. Hej, jestem Elizabeth, a ty? Ja jestem Nicole. Miło mi cię poznać. Nie wiedziałam, że zadajecie się z Chrisem. Od kiedy ty rozmawiasz z ludźmi, Chris? Rozmawiam z wieloma ludźmi, po prostu nie z tobą, Elizabeth. I tyle. Wiesz co, wolałam już jak się nie odzywałeś. Przynajmniej wtedy miły byłeś. A jak twoja przyjaciółeczka Effie jest niemiła dla każdego, to już ci to nie przeszkadza. Dobra, nieważne. Elizabeth? Tak? Urządzam imprezę z siostrą. Chciałabyś może na nią przyjść? Dzisiaj o 17. No pewnie. Będzie Effie? Nie, nie będzie. Nie mam zamiaru jej zapraszać. Co dobrze, nie zniosłabym jej widoku. O, wow, a co się stało? Zawsze z was takie przyjaciółeczki były, a teraz? Pokłóciłam się z nią, po prostu. I już przegięła. W ostatnim czasie była nie do zniesienia, ale no dzisiaj to naprawdę. To, co mi napisała! Dobrze, no już, spokojnie. Wybaczcie, po prostu zdenerwowała mnie strasznie. Luzik, i tak jej tutaj nikt nie lubi. Serio? Myślałam, że Bianka i Melanie się lubią z Effie? Nas też już coraz bardziej denerwuje. No i nie wiemy, czy jest sens w ogóle się z nią dalej przyjaźnić. Nie ma, ale to nieważne. Porozmawiamy o tym innym razem. Chyba angielski jest teraz, co nie? Tak. No to cóż, do zobaczenia. Bianka, idziesz? Tak, chodź. Do zobaczenia. A twój Lovelace to gdzie się zgubił? No właśnie, coś go nigdzie nie widzę. Napisał mi, że będzie na drugiej lekcji. Idziecie? Pewnie. Panno Melanie? Co robisz na korytarzu w środku lekcji, Potrzebuję wziąć jedną książkę z szafki? Dobra, niech ci będzie. Ale masz zmykać zaraz do klasy. Tak, pewnie. Znowu. Trzeba teraz cały salon przemeblować. No tak, żeby było więcej miejsca do tańczenia. Chodź, pomożesz mi. Czy tamten fotel? No dobra, tamta część jeszcze. Śmiesznie teraz nasz salon wygląda. Prawda, ale jest więcej miejsca do tańczenia. Pójdę po głośnik. Gdzie go postawić? Na razie niech stoi tutaj. Chodź po stół ze mną do kuchni. Okej. No kurczę, postawiłyśmy stół i jest mniej miejsca. To może dać te meble pod tamtą ścianę. No dobra, dawaj. No faktycznie lepiej. Widzisz, jest więcej miejsca. Idealnie na imprezę. Idę się szykować. Ja też.